Witam darkroomowego lokera bardzo serdecznie. Cześć, tak, ja jestem darkroomowy loker, a to jest nowy filmik na kanale, mianowicie Q&A. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. No. Także to jest nowa edycja ogólnie mojego Q&A. Mianowicie, tak jak już mówiłem, mam zamiar nagrać to Q&A trochę inaczej. Teraz będzie to Q&A inaczej wyglądać, mianowicie tak. Wtedy pamiętam, kiedy zacząłem nagrywać to pierwsze Q&A, tą pierwszą edycję Q&A, to po prostu ja, kiedy zacząłem to nagrywać, nie wyłączyłem tych pytań później w komentarzach. I te komentarze, i te pytania, i dalej można komentować te poprzednie Q&A, dalej tam jest. Dalej jest ta możliwość komentowania tego filmu, tego poprzedniego Q&A. Po prostu ludzie dalej komentują i myślą, że te pytania się pojawią. I takie, przecież ja zadałem ci pytanie, czemu nie odpowiedziałeś, i tak dalej. Przecież to miało być do Q&A, i tak dalej. Ale to, ludzie, to była starsza edycja. To była starsza edycja Q&A. Więc wiadomo, że nie pojawi się teraz nagle. O, nie wiem, wiecie, zadaliście mi pytanie w poprzednim Q&A w jakimś starym sprzed roku i czekacie na odpowiedź, która się pojawi właśnie w filmie w Q&A. Także, także ja teraz wyłączam wszystkie pytania. Także teraz, od tego momentu, kiedy ja zacząłem nagrywać ten filmik, wszystkie komentarze pod filmem informacyjnym Q&A zostają wyłączone, także już nie możecie zadawać w ogóle żadnych pytań. Także te, które już tam są, to już pozostaną, więcej już się ich nie doda. Ponieważ było chyba nawet kiedyś tak, jeżeli ktoś tam dodał mi pytanie, to ja odpowiadam jako w formie komentarza, także, ale ja już tego nie będę robił bo tak chcę. A po drugie, co się zmieniło w tym Q&A? Ja będę odpowiadał na randomowe pytania, ponieważ ja tych pytań w ogóle nawet nie oglądałem jeszcze wcześniej, także nie mam pojęcia, co to są za pytania tak naprawdę. Boję się trochę. Ja tylko widziałem, że dodają się komentarze, ale nie wiem jakie, nawet nie wchodziłem w ten filmik z tym Q&A i nie patrzyłem, co to są za komentarze, więc. I nie będę odpowiadał też na wszystkie komentarze, nie będę odpowiadał, znaczy na wszystkie pytania. Nie będę odpowiadał na wszystkie pytania. Także zobaczymy po prostu, jak z tym to wyjdzie. Także nie będę odpowiadał na wszystkie pytania. Odpowiem może u jednego użytkownika na wszystkie, może nie na wszystkie, ale nie będę na pewno czytał wszystkich komentarzy, ponieważ niektóre komentarze są po prostu bez sensu i nie mają sensu. Sorry, bardzo w twarz wam to mówię, in your face, ale niektóre komentarze są bez sensu i pytania są bez sensu i ja nie będę tego czytał. Dobra, także możemy zaczynać. No, także jedziemy z pierwszym pytaniem. Od Justyny D. Czy masz drugie imię, a jak masz, to jakie? Nie mam drugiego imienia i w sumie bardzo z tego się cieszę, że nie mam drugiego imienia i nie rozumiem, po kikom drugie imię. Gdybym miał drugie imię, to prawdopodobnie bym się po prostu tylko denerwował, frustrował, że mam to drugie imię, musiałbym gdzieś używać pewnie, jeżeli mam drugie imię, to musiałbym gdzieś się wpisać przy różnych jakichś sprawach i tak dalej, w banku, cokolwiek, musiałbym pewnie w to wszystko wpisywać i mnie by to po prostu tak niezmiernie denerwowało. Także bardzo się cieszę i bardzo jestem wdzięczny moim rodzicom, że nie dali mi drugiego imienia. To nawet można mieć trzecie, ale na szczęście też nie ma trzeciego. Pytanie od Czachy. Nawet ma miniaturkę Czachy. Okej, okay, szanuję. Jaką masz konsolę? Ja mam ogólnie konsolę tylko PlayStation 3. Miałem zamiar kiedyś kupić PlayStation 4, na razie nie kupiłem, może kiedyś kupię, może kupię kiedyś PlayStation 5, jak wyjdzie. Dziwnie to brzmi, PlayStation 5. Kiedyś pewnie będzie PlayStation 12. Dobra, no to teraz pytania o odwerci, także widzę tutaj właśnie pytania, ponieważ odpowiem na niektóre, nie wiem czy odpowiem na wszystkie. Ile ty mi tutaj zadałeś? Oh my gosh, miałeś zadać tylko 3 pytania. Właśnie ja tego nie rozumiem, ja nie jesteś jedyną osobą, ale to jest takie dziwne. Po prostu kiedy ja mówiłem w zapowiedzi, że możecie dodawać tylko max 3 pytania, to dodawaliście nieraz po 10 pytań. Okej. Okay. To już większy sens miałoby zrobienie, nie wiem, fake konta i zadawanie mi pytań. To 3 pytania na fake kontach. Takie mała podpowiedź na przyszłość? Pierwsze pytanie, uprawiasz jakiś sport? Aktualnie nie, mam zamiar ogólnie się zapisać na siłownię w przyszłości, czyli jakoś za 2 miesiące, tak, mam zamiar właśnie zapisać się na siłownię i fitnessować, na fitness, ćwiczyć, trenować, czuć się lepiej, także aktualnie jaki sport uprawiam,
nie wiem, pływanie, według mnie to się zalicza do sportu, ale ja tego nie traktuję jak sport, ja to traktuję bardziej jako rozrywka, ponieważ raz na jakiś czas idę na pływanie i pływam, ponieważ ja uwielbiam pływać, mógłbym pływać cały dzień, ale no, z tego względu, że mam mało czasu, ponieważ chodzę do szkoły, chodzę do pracy, uczę się. Pracuję, mam też jeszcze życie jakieś prywatne, tak? Nie tylko mam, ponieważ mam jeszcze YouTube'a, mam właśnie was, mam mojego Instagrama, ponieważ nieraz się umawiam na specjalny photoshooting, że tak mogę to nazwać, photoshooting. Tak, na photoshooting i po prostu, żeby wrzucić jakieś zdjęcia, ponieważ to jest takie moje małe hobby, mój Instagram, ponieważ ja uwielbiam robić zdjęcia, uwielbiam pozować do zdjęć, uwielbiam je obrabiać, uwielbiam je wrzucać. I robię to też dla was, ponieważ widzę, że niektóre zdjęcia wam się moje podobają i widzę nawet bardzo miłe komentarze. Chociaż w sumie ja nie dostałem chyba nigdy żadnego hejterskiego komentarza na Instagramie. Na Facebooku dostałem nieraz, ale na Instagramie jeszcze nie. Jeszcze nie. Ulubiony. Ale tak na serio. Naj serial z Netflixa. Moje ulubione ogólnie seriale na Netflixie, to ja nie pamiętam, ale muszę wejść na Netflixa i zaraz wam tutaj pokażę, wejdę tylko na moją listę, także wam pokażę moje ulubione seriale. Nie mam jednego serialu, ponieważ, no nie wiem, ja nie potrafię się zdecydować, ja lubię kilka seriali i po prostu, no, uwielbiam seriale. Także jeżeli chodzi o seriale, to oglądam Dynastię, uwielbiam Dynastię, jestem na drugim sezonie, czekam na nowe odcinki Dynastii. Riverdale, jakżeby inaczej. Orange is the New Black. No i serial Ty, czyli You, to jest też jeden właśnie z moich ulubionych seriali na Netflixie. No, a poza tym oglądam jeszcze masę innych seriali, jak The Chilling Adventure of Sabrina, 13 Reasons Why, no nie wiem, Osmosis, Sex Education, to jest bardzo zboczony film, bardzo zboczony serial, Friends, uwielbiam Friends, też są na Netflixie, Insatiable, Alexa i Katie, Bates Motel. Jest tutaj bardzo dużo różnych seriali, które oglądam, ale właśnie to są to takie moje 3-4 ulubione seriale, czyli właśnie Riverdale, Dynastia, You i Orange is the New Black. Co wolisz? Śpiewać czy tańczyć? Tego i tego nie umiem. nie umiem śpiewać, ale lubię sobie tak dla siebie pośpiewać i tańczyć też lubię. W sumie ja uważam, że w tańcu jestem całkiem niezły. Może nagram wam kiedyś jakiś filmik, gdzie to tańczę. Dobra, kolejne pytanie. Od X na Xixlof? Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem, a jeżeli nie, to przepraszam. Czy ty masz bliźniaka, który chodzi ze mną do szkoły? XD, bez kitu. Nie, żebym wiedział. Nie mam pojęcia, czy mam bliźniaka. Ale najczęściej tak jest, że ma się bliźniaka i się o tym po prostu nie wie. Więc możliwe, że mam. W sumie tak naprawdę każdy ma jakiegoś swojego sobowtóra. Prawda? Teraz pytania od pani Roberts. Nie wiem, ale poprzedni nick chyba miała Bella Ćwir Original. Okej, także to była ta Bella Ćwir pewnie Original. Whatever. Co sądzisz o LGBT? W nawiasie nie mam pomysłu na pytanie. Co sądzę? Co ja mogę sądzić? Nie wiem. Zwisa mi to. Nie, zaraz, zanim będziecie mnie hejtować i zmieszacie mnie z błotem, ale mnie to naprawdę nie interesuje. Nie wiem, no ja się, nie wiem, ja nie sądzę na nic na ten temat. Można chyba tak, nie? Po prostu nie sądzić nic o tym. Prawda? Czy nie? No nie wiem, no ja słyszałem właśnie, że w Polsce bardzo wypłata taka akcja z tym LGBT i tam widziałem coś tam widziałem właśnie coś w wiadomościach też i tak dalej, no bo ci, którzy nie wiedzą, ja mieszkam w Niemczech, tak? I po prostu te informacje, które dzieją się w Polsce, to ja wiem tylko od swoich znajomych, albo nieraz coś w wiadomościach zauważyłem, czy coś, ale tak naprawdę ja nie mam pojęcia, co się tak naprawdę dzieje w Polsce i słyszałem właśnie, że coś jest teraz z tym LGBT, coś tam się dzieje. W sumie, no nie wiem, no mi to tak naprawdę zwisa, każdy niech sobie mieszka i robi różne rzeczy z kim tym chce, każdy jest człowiekiem, tak, każdy ma prawo do tego robić to, co chce tak naprawdę, jeżeli to jest jeszcze zgodne z prawem, to macie prawo robić to, co chcecie, jeżeli to jest zgodne z prawem. Więc ja się nie wtrącam w to, not my business. Niech każdy sobie żyje jak chce, tak? I don't care! Dobra, to teraz ruszamy z pytaniami od Lorenza. Albo z pytaniem, zobaczymy.
kiedy Minecraft z Anią i Torgusem? W nawiasie, okej, okay, to nie było pytanie na serio. Jego nie było. Teraz czas na prawdziwe pytania. Gotowy? No nie wiem, I'm ready. Co według ciebie oznacza słowo wolność? Odpowiedz tak, jak potrafisz najlepiej. Co oznacza dla mnie słowo wolność? No nie wiem, no mi się zawsze wydawało, ja zawsze jestem szczery z ludźmi. Przeważnie, tak? Ja przeważnie jestem szczery i po prostu to, co myślę, to po prostu mówię i ja staram się nic nie ukrywać. Ja, moje życie to jest jakby otwarta książka tak naprawdę. Ja zwierzam się z różnych sytuacji, z różnymi ludźmi. Ja wam się zwierzam z różnych rzeczy, którym się na przykład przydarzyły jakieś dziwne, krzywe akcje. Ale też takie prywatne sprawy, wiadomo, nie wszystkie prywatne sprawy mówię wszystkim, tak? Ale mam takie jakby swoje grono, z którymi właśnie mogę o tym porozmawiać. I jeżeli ja komuś powiem o jakichś moich problemach, albo o moich jakichś prywatnych rzeczach, moich prywatnych sprawach, albo muszę się komuś coś doradzić, czy coś, albo ja muszę się komuś poradzić, nie, zaraz, ja muszę się komuś poradzić, czy on musi mi doradzić, nie, jeżeli ktoś musi mi doradzić, to właśnie też się zwracam do różnych osób, którymi oczywiście mam zaufanie i nie wiem, no i wtedy się czuję taki wolny, ponieważ jeżeli ja opowiadam o swoich problemach i nic nie ukrywam przed nikim, to czuję się wtedy wolny. No nie wiem, no takie jest moje, po prostu trzeba być szczery. I wiadomo, nie zawsze szczerość opłaca się. Ja wiem, nie zawsze się opłaca. Ja się staram zawsze być szczery, chociaż nieraz nie zawsze to wychodzi. I po prostu według mnie wolność oznacza, jakby jest oparta na szczerości, tak? Jeżeli jest się szczerym i opowiada się o wszystkim, mówi się o wszystkim, nie ma się żadnych tajemnic, które na przykład, nie wiem, zraniłyby nawet siebie, albo jakąś inną osobę i po prostu... Nie trzeba mieć po prostu tajemnic, po prostu trzeba być otwartym i żyć pełnią życia i nie ukrywania się przed nikim, nie trzeba się bać niczego tak naprawdę. Nie wiem, i wtedy czuję się wolny. Jeżeli ja tak myślę i ja tak robię, to czuję się wtedy wolny. I według mnie to oznacza wolność. Po prostu trzeba być szczerym i robić to, co się kocha, to, co się lubi. Z ludźmi, których się kocha, trzeba to też robić. Wiem, to brzmi trochę dwuznacznie, ale nie o to mi chodzi tym razem. Nie o to mi chodzi. Chodzi z rodziną, z przyjacielem, z partnerem, z partnerką. Także trzeba robić to po prostu, co się lubi, nie? I po prostu nie ukrywaniem i niczego i po prostu być szczerym. I to według mnie oznacza wolność. I czuję się wtedy też najlepiej, jeżeli też tak postępuję. Okej, dobra, także ruszamy z kolejnym pytaniem. Jaka była twoja najbardziej dziwna, creepy, zwariowana akcja od początku tego roku? Obejrzyjcie sobie, nie wiem, moje vlogi. Tam wszystko zdradzam, także no nie wiem, no nie pamiętam akurat na bardziej zwariowanej akcji, ponieważ mi się dzieje bardzo dużo dziwnych, zwariowanych akcji, których tak naprawdę nawet nie chciałbym, żeby mi się zdarzało, ale niestety nie mam na to wpływu nieraz, więc obejrzyjcie, nie wiem, vlog według Lokera, vlogi według Lokera, moje vlogi, moje ostatnie dodane filmy, także sami się też przekonacie. Okej, okay, PS, przepraszam za pierwsze pytanie z Minecraftem, ale nie mogłem się oprzeć pokusie. Przytrolowania. Spoko, Lorenz. Razem wybaczam, ale jeżeli ktoś jeszcze raz tak postąpi, banuję go. Okej, okay, pytania od Rainy Days. Jakich youtuberów oglądasz? Jakich youtuberów oglądam? Kiedyś oglądałem bardzo intensywnie gamingi, live, gamingowe live i różnie, wszystko co związane z grami. Tak naprawdę ja już chyba z tego jakby z tej fazy trochę wyrosłem tak naprawdę, ponieważ no nie wiem, no mi się wydawało, że o Boże, ja będę oglądał gry na YouTubie i tak dalej przez całe życie. I nie, jednak to się zmieniło, ponieważ ja na YouTubie oglądam... Może nie powiedziałbym, że poważne rzeczy, ale bardziej poważniejsze rzeczy. No nie wiem, ja bardzo uwielbiam vlogi oglądać. Bardzo uwielbiam oglądać filmy. Bardzo lubię oglądać filmy na temat, no nie wiem, What's on my iPhone, albo Room Tour, albo jakiś inny tour, albo jakieś vlogi, uwielbiam oglądać vlogi. Także ja oglądam przeważnie takich youtuberów. Nie będę wam zdradzał dokładnie, jakich youtuberów oglądam. Nie wiem, bo byłaby tego cała lista, cała masa list, cała taka lista z tymi youtuberami, ale zazwyczaj ja oglądam amerykańskich youtuberów. Ja nie oglądam ani polskich, ani niemieckich. Polskich oglądam, niemieckich
też kilka nam się zdarzy, ale tak przeważnie oglądam tylko amerykański YouTube tak naprawdę. Nie wiem, bardziej mnie interesuje, bardziej mi się to podoba, co oni tam robią, więc no nie wiem, oglądam bardziej amerykański YouTube. Także no, ale nie powiem wam dokładnie jakich YouTuberów oglądam, ponieważ nawet sam już nie pamiętam. Ponieważ ja co chwilę oglądam nowych YouTuberów, ja nie wiążę się jakby z jednym YouTuberem na ever, tak naprawdę, którym oglądam, no nie wiem, no bardzo lubię iJustine, ona prowadzi właśnie tak bardzo zabawnie, w bardzo zabawny sposób swój kanał, który jest oparty właśnie na technologii, na Apple, gdzie ja jestem mega wielkim fanem Apple i po prostu lubię to oglądać, bardzo lubię oglądać też Tech Stuff, czyli technologie, nowe technologie, mianowicie właśnie Apple, nowe MacBooki, nowe iPhony, co prowadzą, co robią nowego i tak dalej. Bardzo uwielbiam takie rzeczy oglądać i takich YouTuberów oglądam. Dobra, kolejne pytanie. Lubisz horrory? Uwielbiam horrory. Chociaż nieraz się boję sam je oglądać, ale lubię je oglądać. Tak, to jest przerażające, ale tak jest. Kolejne pytanie i myślę, że to już będzie ostatnie w tym Q&A. Pytanie od Marcina Kosonia. Jaki masz sposób na swoje piękne białe zęby, którymi tak się chwalisz w każdym filmie? No nie powiem, znaczy, no dobra, są białe, nie oszukujmy się. Mój sposób na zęby. No nie wiem, no przez dłuższy czas miałem aparat na zęby. Ja wiem, to nie pomaga nic, że zęby stają się większe. Po prostu one są wtedy proste i wtedy, nie wiem, ładniejszy efekt jest tych zębów, ponieważ jeżeli ja miałbym mieć krzywe zęby, no to już wiadomo, to już nie będzie to ładnie wyglądać. Ale no, ale tak naprawdę taki, żeby na mój kolor, na żeby mieć biały kolor zębów, no nie wiem, myję to? Myję zęby? Nie, no tak, no nie, no ja myję normalnie zęby. Ja myję zęby rano i wieczór, po 3 minuty zawsze powinno się umyć 3-4 minuty zęby, także ja zawsze się staram, mam taką małą klepsydrę zawsze na mojej umywalce i po prostu kiedy... I po prostu, no, i po prostu sobie puszczam jakby tą klepsydrę, czas leci, ja myję zęby, także tak wygląda rano, rano myję zęby tylko normalnie, płuczę listerynem, 6 w jednym chyba, z tego co kojarzę, to jest Totally Care, z tego co kojarzę, ta edycja listerynu się nazywa, to jest takie fioletowe, bardziej fioletowa woda niż niebieska, ja tej niebieskiej nie za bardzo lubię, i poznam podrażniała trochę moje dziąsła. No, także to robię rano, a wieczorem trochę bardziej się skupiam właśnie na tych zębach, ponieważ bardziej ponieważ wieczorem mam trochę więcej czasu, więc myję zęby. Później przejeżdżam zawsze codziennie nicią dentystyczną wszędzie, ponieważ pomiędzy zębami zbiera się tylko tyle syfu, że po prostu nawet nie macie pojęcia. Użyjcie nici dentystycznej, to sami zobaczycie, ile tam syfu tak naprawdę się zbiera przez cały dzień. Po prostu kiedy sobie myślę, że pomiędzy zębami mam taki syf, to po prostu mi się coś dzieje i muszę to umyć. I nie wiem, później znowu płuczę. Ja płuczę też dwa razy dziennie właśnie tym listerynem rano i wieczór. Nie wiem, chodzę też bardzo często na wizyty kontrolne. Raz na pół roku chodzę na profesjonalne mycie zębów. Znaczy to profesjonalne mycie zębów, tak to się nazywa tutaj w Niemczech. Nie mam pojęcia, jak to się nazywa w Polsce, ale to jest po prostu zwykłe mycie zębów, gdzie u dentysty oni jakby myją te zęby. Nie wiem, no po prostu dbam o zęby, chociaż to jest, ja bardzo dbam o zęby, tak naprawdę to jest po prostu moja obsesja, ale w sumie się nie dziwić, skoro ja jestem asystentem dentysty, ja pracuję u dentysty, więc no trochę by tak kijowo wyglądało, jakby miał krzywe, brudne, żółte zęby, co dużo ludzi tak ma i ja ich nie rozumiem, ponieważ, znaczy niektórzy nie mogą nic na to poradzić, ale no nie wiem, no wystarczy chociaż mieć porządnie zęby, tak, od samego początku cały czas codziennie mycie zębów. Ja rzadko się zdarzy, że po prostu ja wieczorem na przykład nie umyję zębów, to po prostu chyba musiałoby się nie wiadomo co stać, żebym nie umył tych zębów. No, ale trochę się dziwię, dlaczego mam takie białe zęby, skoro ja bardzo piję dużo kawy, dużo herbaty i to wszystko farbuje zęby. Trochę mnie to dziwi, ale to w sumie dobrze. Ja i tak chodzę na kontrolę, no. Także po prostu polecam mycie zębów bardzo dokładnie nicią dentystyczną, przejeżdżać te zęby pomiędzy zębami, płukanie i chodzenie na wizyty kontrolne u dentysty. Matko, ale się rozgadałam o tych zębach. Dobra, także czas nas goni, także to już byłoby na tyle. Mam nadzieję, że ogólnie Q&A wam się spodobało, mam nadzieję, że zaspokoiłem waszą ciekawość, co sądzę na ten temat, na ten... Dowiedzieliście się może coś o mnie nowego, czego może nie wiedzieliście. No, także to było na tyle. Bardzo dziękuję wam za zadane pytania i wyczekujcie kolejnego Q&A, które pojawi się pewnie za jakiś czas, ale się pewnie pojawi kolejna jakaś edycja. No, także
Do zobaczenia i cześć. Yeah.